Cześć, z tej strony Aga Mirkowska. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją nowych kolekcji od Scrap & Me. Jest to kolekcja Pink i Blue Roses, to są takie bliźniacze kolekcje, do których myślę, że już się przyzwyczailiście w tym okresie komunijno-ślubnym, który nas niedługo czeka. Design Klaudia Szpunar, oczywiście papiery Scrap & Me Anna Karpińska. No i co my tutaj mamy? Tak jak mówię, dwie kolekcje są bliźniacze, bo mamy Pink Roses i Blue Roses, nawet mam koszulę, wiecie, pod kolor tutaj tych kolekcji. No jak sama nazwa mówi, mamy róże różowe i róże niebieskie. No i co mamy w tej kolekcji? Oczywiście kolekcja składa się standardowo z... Mamy raz, dwa, trzy, cztery, z pięciu dwustronnych arkuszy. Trochę nie po kolei. Mamy piękną okładkę z wszystkimi tutaj wzorami, które są w środku. Na okładce mamy takie fajne ramki idealne do kartek. Również mamy napisy, które tym razem są troszeczkę mniejsze, co jest na przykład dla mnie super, bo zawsze te napisy, nie wiem, zajmują bardzo dużą część kartki, jak są takie mniejsze, to wtedy zajmują mniejszą część. Mamy takie fajne szare listki, też mi brakowało szarych listków, jak ktoś woli, to są bardziej graficzne, takie zielone. Także arkusz, który będzie pasował Wam do różnych projektów, pięknie uzupełnia zarówno tą różaną kolekcję, jak i inne. Także to jeśli chodzi o okładkę. Bliźniacza okładka jest oczywiście niebieska, później Wam pokażę tą niebieską okładkę. Arkusz numer 1, taki bardzo ślubny, mi się te tiule kojarzą tak z takimi weselami. Piękne, jak widzicie, elementy, róże i inne kwiatuszki. Z tyłu taki bardzo delikatny arkusz, idealny na album, idealny na layouty, z różnym motywem koronek, z takimi paskami. Bardzo ciekawe. Arkusz numer 3 to są kropeczki, serwetki i takie fajne tutaj elementy. Też przepiękny na layout, te kropeczki bardzo uniwersalne. I z tyłu mamy koronki. Koronki, które fajnie wyglądają zarówno w poziomie, jak i pionie. Bardzo delikatne wzory. Tutaj są lekkie, znaczy gdzieniegdzie jest ciemniejszy róż, gdzieniegdzie jest jaśniejszy. Także fajnie, że ten arkusz nie jest taki jednolity. Arkusz numer 5. Taki Scrap and Me, że tak powiem, standardzik, czyli paseczki i tutaj piękna kompozycja u góry, którą można wyciąć, czy to do czekoladowników, czy do kartek DL, pięknie się sprawdzi. I chyba mój faworyt, jeśli chodzi o arkusze, piękny arkusz z takimi rysowanymi różami. To jest piękne, popatrzcie, jak on pięknie wygląda z tymi paskami, czy z tymi ciemniejszymi koronkami, pięknie się to uzupełnia. Także arkusz numer 6 na razie, mój faworyt. Arkusz numer 8 to paseczki i łączka. No łączka to już jest mój drugi faworyt i łączki zawsze kocham. Fajna, drobna. Jak ktoś bardzo chce, można by te drobne elementy powycinać, jeżeli to lubi. Arkusz numer 9. Duży. Tutaj takie kompozycje po boku. Też fajnie to będzie wyglądało wycięte gdzieś na kartce. I arkusz 10. Bardzo delikatny i on też rewelacyjnie będzie wyglądał z tym arkuszem. Fajnie się będzie uzupełniał. Też te elementy można tutaj wyciąć. Szary, różowy, więc idealnie na ślub. Brakowało trochę tak tych szarych arkuszy, mieliśmy kremowe, beżowe, a tych szarości troszeczkę brakowało. Dodatki do wycinania, no to przede wszystkim różowe różyczki, też tutaj gałązki, ja bardzo lubię takie gałązki, ciemniejsze kwiaty i gotowe kompozycje, bukieciki, także jest co wycinać i myślę, że to się wytnie w miarę prosto. Nie ma tutaj żadnych jakichś takich bardzo skomplikowanych zawijasów. Dalej z dodatków do wycinania mamy takie elementy, które uwielbiacie, róże, torty, taki ślubny, zresztą nazywa się Wedding 6, także ślubny arkusz. Następnie mamy Wedding 5, dla mnie to się powinno nazywać candy, czyli słodycze, bo po prostu arkusz jest przesłodki. Tutaj się śmiejemy właśnie z, ja to nazwałam podstarzały Ken, dziewczyny mówią, że to jest Brad Pitt ze swoją księżniczką, także piękna para. Tutaj takie słodkie dzieci, gdzie na przykład na jakąś kartkę dla bliźniaków. Mamy wieczór panieński, też wiem, że często na wieczór panieński takie prezenty się robi. Także bardzo, bardzo fajny tutaj uniwersalny arkusz. Altanki, które też można na przykład użyć w art journalingu, ta mi się bardzo podoba właśnie do takich innych projektów. Chyba najpiękniejsze dziewczynki, jakie ostatnimi czasy widziałam. Słuchajcie, one są i beżowe, czyli do kolekcji Simple Beige, i fioletowe, czyli jeżeli macie arkusze watercolor czy aquarels, no to będzie przepięknie po prostu wyglądało. I w kółeczkach, które można wyciąć z wykrojnika, i takie, które po prostu trzeba wyciąć ręcznie, i jakieś kościółek, które można gdzieś w kartkę komunijną wkleić z tyłu. No ta dziewczynka to idealna i na chrzest, i na komunię, jest po prostu przepiękna. Przepiękny arkusz First Communion Girl 4.
mój faworyt, jeśli chodzi o dodatki komunijne. Co coś się złapało razy dwa, ale to jest arkusz First Communion Girl 3, czyli pierwsza komunia, dziewczynki trzecie. Myślę, że jak ktoś też robi kartki komunijne, to będzie zachwycony, bo są i blondyneczki, i brunetki. Także można tutaj spersonalizować w zależności od dziewczynki. Natomiast mówię, dla mnie te tutaj laleczki rządzą, a to już są, powiedzmy, takie bardziej dziewczynki, bardziej naturalne. Och. I przechodzimy do drugiej kolekcji, czyli do Blue Roses. I jak widzicie, tutaj jest zupełnie bliźniacze, tak? Czyli jeżeli oglądaliśmy sobie tą kolekcję, to zauważcie, że tutaj te arkusze są wszystkie po prostu bliźniacze, natomiast kolorystyka jest troszeczkę inna, bo zamiast różu będziemy mieli niebieski i odrobinę szarości. Tutaj już troszeczkę szybciej Wam to pokażę. Mamy błękity szarości, bardzo fajnie też się to komponuje. Można te kolekcje razem mieszać. Troszkę nie po kolei arkusz. Też jedynka z takimi tutaj tymi ciulami, bardzo mi się to podoba. Dwójka z takimi ornamentami, trójeczka to kropki, cztery takie piękne koronki, szóstka piękna, szara, super, uwielbiam ten arkusz. Paski tutaj mamy też oczywiście w kolorze niebieskim i chyba wszystko pokazałam, mam taką nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Aha, i oczywiście jeszcze paski i różyczki. Tutaj też można w dowolny sposób sobie to powycinać. No i dodatki. Dodatki też są symetryczne. Tu się pojawiają chłopcy. Pojawiają się jakieś takie typowo, bym powiedziała, no niektórzy wolą takie bardzo kościelne kartki komunijne, inni wolą takie bardziej bardziej świeckie. Mimo, że to jest święto kościelne, ale tak, żeby się tam za dużo nie działo. Też oczywiście te elementy tutaj są pięknie, to będzie pasowało do dodatków do wycinania z winogronami. Nie mam tutaj pod ręką, ale są winogrona w dodatkach do wycinania i to będzie super pasowało. Dalej mamy chłopców idealnych do kolekcji Simple Story Beige 3. Ja jestem nimi zachwycona, są takie chłopcy laleczki. No po prostu są prześliczni. Prześliczni są. Niebieskie dodatki ślubne. Takie bardzo eleganckie, na takie myślę bardziej dojrzałe śluby, ale spójrzcie na tą parę młodą. Jest fajna, jest dosyć drobna. Ładnie się sprawdzi na kartkach. O, tu jeszcze jeden arkusz się zagubił. Taki też symetryczny do tamtych. No i co? Z arkuszy do wycinania mamy też niebieskie różyczki, przepiękne jagódki. Bardzo mi się podobają te jagódki. Bardzo mi się podobają też te takie troszkę ala polne kwiaty. Pięknie to będzie wyglądało w takich bukiecikach. No i mamy nowe liście, numer 13, szczęśliwe liście. One są w takich dosyć chłodnych niektóre odcienia, żeby pasowały tutaj do tej kolekcji niebieskiej. Inne są z takimi znowu różowymi tutaj elementami, żeby pasowały do różowej kolekcji. Także można to wszystko sobie spokojnie mieszać. No i co, zachęcam Was do zakupów, zachęcam Was do inspirowania się.